Witajcie, kochani, w kosmicznych monologach. Krótka wiadomość do każdego znaku Zodiaku. Zaczynamy od Barana. Krótka wiadomość do Barana. Na raz, dwa, trzy, pięć. Nie będziemy tego rozwlekać. Wyciągnę sobie od razu karty. Proszę bardzo. Ciach. <laughs> ciach, ciach. Krótka wiadomość do barana. Kochani, jeśli chodzi o znaki Zodiaku, mamy tutaj rak, ryby, skorpion, byk, bliźniaki waga, wodnik, koziorożec, panna, byk. Masz wielkie serce, wielkie nieskończone wręcz wnętrze. Czasami. Odnosisz takie bardzo nienaturalne poczucie, bo to nie jest dla ciebie naturalne poczucie, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotna i jesteś sam przeciwko całemu światu. Natomiast masz niesamowitą intuicję. Twoja intuicja zapewni ci odpowiedzi, twoja intuicja zapewnia ci nowe informacje, które pozwalają ci zmienić perspektywę, spojrzeć na coś inaczej. I taka wiadomość do ciebie: Ty nie musisz za niczym biegać. To, co jest Twoje i to, co jest dla Ciebie, przyjdzie do Ciebie samo. Otwórz się na to i uwierz, że wszystko to, co jest dla Ciebie, nie musisz się nie wiadomo, jak wiesz. Proszę bardzo, mamy przodka z gwiazd. Słuchaj, słuchaj głosu swojej duszy, co ja ci powiedziałam przed chwilą. Masz niesamowitą inteligencję emocjonalną, inteligencję swoją, nieskończoną wewnętrzną, która zawsze ci wskaże drogę. Proszę bardzo, matka medycyny, uhonoruj swoją wewnętrzną wiedzę. Także już wiesz, co robić. Pa! Krótka wiadomość dla byczka. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Same piękne karty. Proszę bardzo. Kochanie, Ty nad sobą pracujesz. Ty o tym wiesz, ja to wiem, bo to się nie dzieje od wczoraj, ani od przedwczoraj. Ty nad czymś pracujesz, Ty coś manifestujesz. Skupiłeś się na sobie, na swoim domu w którym jesteś Ty dla siebie i to, co tworzysz wokół siebie. I przed Tobą same piękne czasy, kochanie. Proszę bardzo, mamy tutaj koło fortuny. Boże, i dzisiaj czytałam w komentarzu, czym jest koło fortuny. Czy to jest strzelec ze znaków zodiarku? <grym> hopeless. Po, po prostu hopeless. Eee, koziorożec panna byk, lew i koziorożec panna... Byk ze znaku zodiaku, kochanie, osiągniesz swoją stabilizację. Osiągniesz szczęście, wewnętrzny luz. Nie ustawaj w pracowaniu nad sobą, nawet jeśli czasami masz wrażenie, że nie widzisz wyników, to już nie potrwa długo, to jest jeszcze tylko chwilka. Ty już widzisz, że rzeczy zaczynają się układać tak jakbyś tego chciał. Także Idziesz dobrą drogą, nie przestawaj, nie ustawaj, i pamiętaj, żeby się cieszyć. Pamiętaj, żeby korzystać z życia. Pamiętaj, żeby się nie umartwiać ani nie umęczać, bo ty tutaj nie przyszedłeś, żeby być męczennikiem ani cierpiętnikiem. Proszę bardzo, Stargazer, ten co ogląda gwiazdy, ustaw swój, ustaw swój wzrok wyżej, kochanie. Ustaw swój wzrok wyżej, mierz wyżej, oceniaj siebie wyżej. Nie osiadaj na laurach i nie rozmienia się na drobne. No. Okej, okay, krótka wiadomość do bliźniaka. Taka króciutka. Najważniejsze. Co bliźniak? Ciach. O proszę bardzo. Mamy ze znaków zodiaku mamy koziorożca. E Byk, czekaj, nie, nie Byk, Koziorożec, Baran, Lew, Strzelec, bliźniaki, Waga, Wodnik i Baran, Lew, Strzelec po raz drugi. Bliźniak kochany jest na coś zdecydowany. Jest twój wzrok i twoja uwaga są skupione w konkretnym kierunku. Ty czegoś chcesz, ty czegoś oczekujesz, ty chcesz spokoju, ty chcesz nowego początku. Chcesz spokoju i miłości i tak naprawdę Niczego więcej, jak tylko poczuć się szczęśliwą w swoim życiu, natomiast mamy tutaj coś, co cię spowalnia, coś, co cię blokuje, i to jest uzależnienie swojego szczęścia od drugiej osoby. Wielki błąd. Wy możecie być swoimi bratnimi duszami, bliźniaczymi płomieniami i bliźniakami siamskimi. Jak ty uzależniasz swoje osobiste szczęście od czegokolwiek i kogokolwiek na tym świecie, ustawiasz się na przegraną. Bo nie możesz zrzucać odpowiedzialności na tego człowieka za twoje osobiste szczęście, bo prawdopodobnie ten człowiek sam nie wie, jak siebie uczynić szczęśliwym. I przez to oddajesz swoją moc, oddajesz umiejętność podejmowania decyzji, zasłania ci to trzeźwy osąd. No, zobaczmy, patrz. Czuj się, kocha, potrzebujesz. Wiesz co? Potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz troszeczkę dać sobie miłości, zrobić dla siebie coś miłego, odetchnąć. Zobacz. Feel loved and comforted. Pamiętaj, jesteś kochana, i wszystko jest dobrze, i wszystko idzie dobrze, tylko Ty masz się czuć dobrze ze sobą, a nie tylko wtedy, kiedy ta osoba jest i zachowuje się w konkretny sposób i mówi konkretne rzeczy. Rozbudź tam intencje w sobie. Później już będzie z górki. Krótka wiadomość do raka. Aż mi się tu cała talia odwróciła. Czy rak patrzy na coś na wspak, na opak, na odwrót? W równoległej rzeczywistości się znalazłeś. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Ze znaków zodiaku definitywnie mamy tutaj Koziorożec, panna, byk, ziemia. Mamy również, to jest koło fortuny, mam nadzieję, że dobrze mówisz, to jest strzelec. <grywy> w każdym razie, kochanie, zacznij doceniać włożoną pracę, zacznij doceniać siebie, bo ty siebie nie doceniasz. Ty jesteś człowiek czynu, ty jesteś człowiek pracowity, ty jesteś człowiek o wielkim sercu. Dorobiłeś się już w tym życiu fajnych rzeczy, natomiast ty masz swoje wyobrażenie, czym jest fajna rzecz. I niekoniecznie mam wrażenie, doceniasz to, co masz. Może ty gdzieś widzisz, obserwujesz czyjeś życia i uważasz, że o, oni są fajni tacy, a ja to nie jestem fajny, bo ja jestem taki, bo ja jestem inna. Raki mają to do siebie, że one w środku czują się inne niż cały świat i czują się. Troszeczkę takie nie, nie, niezrozumiane i wy nawet nie chcecie pokazywać tych wszystkich swoich głębokich emocji, a przeżywacie je bardzo głęboko. Natomiast rzecz ma się tego typu, że możesz porzucić strach, możesz porzucić stres o swoje dobra materialne, o swoje życie, bo wszystko obraca się na dobrą stronę, na jasną stronę, szczęście się do Ciebie uśmiecha, sprawy materialne idą do przodu. W domu się układa. Kochanie, osiągniesz to, ty już masz to, czego pragniesz. Tylko zacznij to zauważać, a dostaniesz tego więcej. Zobacz. Wzmocnij energię spokoju. Kochanie, nie kłóć się, nie awanturuj, nie szukaj dziury w całym i nie płyń na negatywnej fali. Najlepiej nic nie mów. Buzia w ciup i się nie kłócimy. <laughs> pa no. Szybka wiadomość do lwa Krótka, szybka Szybka i zwięzła Bo wszystko co trzeba w tych wiadomościach jest zawarte O proszę bardzo Mamy Powietrze, bliźniaki, wagawodnik pan panna, byk Znowu powietrze, bliźniaki, wagawodnik I mamy króla kielichów Rak ryby, skorpion. W czymś się czujesz yy, niezrozumiana, źle zinterpretowana, bądź przegrana, masz wrażenie, że albo ktoś po prostu. Ty masz takie wrażenie, że ktoś chciał tylko i wyłącznie zobaczyć negat negatywną stronę sytuacji i negatywną stronę twoją, i, i obrócił wszystko przeciwko tobie, i ty tak naprawdę nie chciałaś źle, a generalnie wyszło do dupy. <laughs> Ale to nic takiego kochanie. <laughs> nic się takiego nie stało, nie czuj się przegrana, bo to się stało po to, żebyś znalazła nowy sposób na komunikowanie się z tą osobą albo nowy sposób na rozwiązanie tej sytuacji bez tego co myślisz, że o sobie wiesz, bez filtrów, bez narzucania scenariuszy. Po prostu um, nie bać się zrobić kroku, zapisać czystej kartki. Pomimo, że nie wiesz, gdzie to idzie, nie wiesz, na czym stoisz i nie wiesz, w którą stronę, to stoisz na całkiem stabilnym gruncie, idziesz w dobrą stronę, wszystko jest git. To jest po prostu poczucie niepewności, które póki co cię nie opuszcza, natomiast cię opuści, bo mamy tutaj króla kielichów. <grych> I król kielichów mówi o tym, żebyś zaufała swojej intuicji, zaufała swojemu sercu i nie bała się wyrażać swojej miłości, i nie bała się wyrażać swoich emocji. I proszę bardzo, mamy tutaj Lisa, który mówi o tym, żebyś zaufała swoim talentom w zmieniających się czasach. Coś się zmienia wokół Ciebie, coś się zmienia w Tobie, Ty się nie bój, ty otwórz głowę, otwórz oczy i uszy. I popatrz świeżymi, wręcz dziecięcymi oczyma na to, co cię otacza i na to, co się wokół ciebie dzieje, bez warunków, które ponakładała na nas rzeczywistość. Na zasadzie czarne jest czarne, białe jest białe, to jest takie, to jest srakie, wszyscy wierzymy w jedno, wszyscy robimy jedno i to samo. Świat tak nie wygląda, każdy z nas ma bogate wnętrze i to jest, i twoje wnętrze jest twoim kompasem. Także trzymaj się tego kompasu, bo wszystko idzie w dobrą stronę. Nie jesteś sama, jesteś. Istotą chronioną. No, Mua. Krótka wiadomość do wagi. Krótka wiadomość do wagi. Do wagi, nie do wagi, do panny. Może z wagą coś tutaj. <grywy> do panny. Krótka wiadomość, dobra. Zobaczmy, proszę, bardzo piękne karty: Kielichy, rak, ryby skorpion E, koło fortuny strzelec, I hope, <laughs> cały czas niepewna. E, I królowa monet, pan panna, byk, kochanie. Cóż, cóż mi tu pozostaje? Tylko pogratulować. Zostawiłeś rzeczy, które ci nie służą. Odeszłaś od ludzi, którzy... E, nie być dla ciebie źródłem pozytywnej energii, tylko negatywnej. Skupiłeś się na sobie, skupiłeś się na swoim domu, na swojej rodzinie. Doceniasz rzeczy, które się w twoim życiu dzieją, widzisz, że wszystko jakby obraca się na dobrą stronę. Życie ci pokazało, że nigdy nie ma tego złego. Prawda? Prawda. To, są, to jest tylko potwierdzenie do wagi, bo I znowu mówię waga. Dlaczego waga? Co z tą wagą? Jakaś waga w Twoim życiu? <laughs> Monika, spokój się, co się rzuca. Panna, panna, o pannie mówimy. W każdym razie Ty już czujesz, Ty już wiesz, że życie toczy się dalej i Ty się toczysz razem z nim i co by nie było. To żyć trzeba, a jak człowiek myśli pozytywnie i wierzy w siebie, i wierzy w to, że życie mu przynosi piękne rzeczy, i nawet jak te rzeczy, które chwilowo przeżywa, nie są piękne, to one są po coś, żeby coś zrozumieć, zauważyć, docenić. Ty to wszystko już wiesz. Ja Ci to tylko tutaj potwierdzam, także. Cóż, cóż tu można rzecz dobrze robisz rób tak dalej, skup się na swoim wewnętrznym szczęściu, skup się na swojej wibracji, jak, jak masz w sercu spokój, jak masz w sercu radość to te rzeczy, tak, takie same rzeczy przyciągasz, rzeczy, które przynoszą ci w życiu spokój i radość i szczęście także patrz i tylko potwierdzenie moich słów ciesz się swoim wzrostem i zbieraj nagrody Dokładnie. Było ciężko, ale już nie jest. Teraz jest o wiele lepiej. Jest prawdopodobnie lepiej niż kiedykolwiek. Po prostu się tym ciesz. Enjoy. Serdeczne gratulacje. Mua. Dobra. Szybka wiadomość do, wa do wagi. Cały czas mówiłam y, waga zamiast panna. Także jak chcesz, możesz sobie sprawdzić jeszcze czytanie panny, co tam jest. Nawet jeśli nie masz nic w pannie, to może tam coś być. Ja często losowe rzeczy czasami włączam i zawsze coś znajdę dla siebie no to zależy zależy jak kto patrzy co nie zależy kto czego szuka a jak to mówią kto szuka ten znajdzie <grych> dobra waga krótka wiadomość do wagi proszę bardzo ze znaków zodiaku mamy bliźniaki mamy ciebie mamy wagę baran lew strzelec i mamy byka Duże zmiany w Twoim życiu, duże rzeczy się dzieją, fajne rzeczy się dzieją. Ty czujesz ten wiatr we włosach i tę taką bryzę adrenalinki, powiew świeżości i nowości. Fajnie, te rzeczy miały. Wszystko generalnie sprowadzało Cię do tego miejsca, sprowadzało Cię do tego, żeby. Odrzucić rzeczy, które ci nie służą, żeby troszeczkę być bardziej zdecydowanym, jeśli chodzi o swoje osobiste szczęście, nie bać się po nie iść, nie bać się podejmować decyzji, nie bać się stawiać siebie na y, piedestale. Ty masz być dla siebie najważniejsza, bo wtedy tak samo jak traktujesz siebie, będziesz traktować innych ludzi, rozumiesz? A jak ty będziesz głodna w środku, to i będziesz takich ludzi przyciągać i też będziecie się tak traktować nawzajem. Właśnie tak. Życie masz wrażenie, że życie cię uczy. Wagi mają to do siebie, wagi stawiają innych ludzi na piedestale, wagi są wszystkim dogodzić oprócz sobie, szewc aby z butów chodzi, prawda? Prawda. W każdym razie teraz masz się zająć sobą, skupić się na sobie, nie bać się zrobić kroku, iść do przodu. Być bardziej pewnym siebie, stawiać na siebie, wierzyć w swoją mądrość, w swoją inteligencję. Nie umniejszaj swojemu umysłowi, nie umniejszaj swojej inteligencji. Wiesz dużo rzeczy, którymi jesteś w stanie się podzielić. Ludzie chcą Cię słuchać, jesteś ciekawa. Masz wiele rzeczy pięknych w środku, które chcą ujrzeć światło dzienne. Ale najpierw co, kochanie? Najpierw musisz zadbać o siebie. Dokładnie tak jak mówię. Zadbać o siebie. Za bardzo się rozdrobniłeś na innych ludzi, za bardzo się rozmieniłeś na drobne, powtarzając to, co powiedziałam przed chwilą. <grywy> Zadbaj o swoje potrzeby. Teraz jest ten czas, żeby zadbać o swoje potrzeby. Bye. You i zwięzła wiadomość do skorpionka. Skorpionka. <laughs> u wszystkich dobrze, u skorpiona. Skorpion tańczy w ciemności. <laughs> nie to Już nie jest aż tak źle, prawda? To tylko w twojej głowie. To tylko w Twojej głowie. Ze znaków zodiaku mamy tutaj baranę wstrzelec, Strzelec, pan na byk i bliźniaki waga wodnik. Eee, kochanie moje. Wszystko idzie dobrze, wiesz? Wszystko idzie dobrze, a jedynie tam, gdzie nie idzie, to w twojej głowie. Czymś się przyjmujesz, coś cię stresuje, eee, coś spędza sen z powiek, coś... Kurczę, czekaj, bo ja mam księżyc w Skorpionie, daj mi się zastanowić, czy ja się czymś stresuję? Czy ja się w czymś czuję, jakbym była w więzieniu mentalnym? Hm. A znalazłyby się za dwie rzeczy. W każdym... <grym> W każdym razie mogło dotyczyć tego, że zareagowałeś za szybko, za szybko, podjąłeś jakąś decyzję, za szybko powiedziałaś, nie pomyślałeś. Najpierw poszło działanie, potem poszło myślenie. I że to cię mogło postawić w jakiejś sytuacji. Natomiast nic z tych rzeczy, bo ty pracujesz nad sobą. A, I wszystko idzie dobrze. Ty masz wrażenie, że gdzieś utknąłeś. Że coś nie idzie do przodu tak szybko, jakbyś chciał, albo że idzie w drugą stronę, ale to wszystko idzie dobrze. To wszystko idzie dobrze. Ty po prostu teraz skupiasz się na brakach, które odczuwasz. Natomiast w międzyczasie cały czas wykonujesz pracę. Super! Świetnie. Świetnie. Pogratulować. Także to jest tylko chwilówka, bo to są wytwory Twojej wyobraźni i Twojego umysłu, który gdzieś tam został czymś sprowokowany, striggerowany. Natomiast co te dwie karty mają do siebie, to to, że rzeczy, którymi się stresujesz, tak naprawdę nie istnieją, sama je sobie wytworzyłaś i sama się trzymasz w tym więzieniu, sama je sobie zbudowałaś i również sama możesz z niego wyjść. Zobacz. Stay rooted and grounded. Pozostań uziemiona i zakorzeniona. Generalnie chodzi o to, żebyś zawsze pamiętała, że co by się nie działo, to będzie dobrze, że jesteś magicznym stworzeniem zawsze prowadzonym przez inteligencję tego kosmosu, że nawet jak jest ciężko, to za chwilę jest lepiej, że każda rzecz, która pojawia się na twojej drodze, pojawia się po to, żeby coś ci pokazać. Żebyś doświadczyła, żebyś zobaczyła. No. Ufaj, pamiętaj, że wszystko jest ok, Póki ty będziesz wierzyć w siebie, wszystko będzie dobrze. No. No. Ja w ciebie wierzę. Krótka jest więzła wiadomość do strzelca. Krótka i zwięzła wiadomość do strzelca. <noise> Jak ja kocham strzelców. Niby wszystko jest super, i strzelce to są te easygoing, i żartownisie, i centrum uwagi, i wszystko się kręci wokół strzelca. I, I wiecie, co jest najlepsze, że każdy myśli, że strzelcowi wszystko tak łatwo przychodzi. Natomiast strzelce to też są dramaturgowie pierwszej wody. Dramaturgowie. <laughs> Czasami, nawet jak wszystko jest super, a strzelec jest nie w nastroju na to, żeby wszystko było super, to sobie wynajdzie problem, na nim się skupi i zrobi z niego problem większy. <laughs> Ale to przechodzi, to przechodzi szybko. Kochanie, gdziekolwiek byś teraz nie był, może się czujesz troszeczkę. Jakby ci skrzydełka popodcinali, że tyle się napracowałeś, tyle dałaś, a tu taka dupa. Kochanie, spokojnie, to dzieje się po to, żeby coś ci pokazać, coś ci zobrazować, coś ci zwizualizować. Ym, do znaków Zodiaku mamy tutaj koziarzyszy z Panna byk z Panna Bek, rak ryby skorpion, a to oświecenie, ten judgment, to co to było? Nie pamiętam. Tak. Rzecz ma się w tym, że jeśli teraz e, czasy są takie se, to za chwilę będą super. Inni mają takie, że wszystko jest fajnie, wszystko idzie dobrze. To jest dla, 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 tych, którzy nie mają, że, dla tych, którzy nie są w jakiejś dramie, dla tych, dla których wszystko idzie niby dobrze, a gdzieś jest takie poczucie w środku, że jednak gdzieś coś nie. Kochanie, w najbliższym czasie będziesz wiedziała, skąd to poczucie w tobie, bo ono się skądś wzięło, no i będziesz mogła dalej się cieszyć swoim życiem i stabilizacją i domem, który sobie budujesz, manifestujesz, bo wszystko jest dobrze, wszystko jest naprawdę dobrze, mamy trzy kielichy, które są radością, zgodą, o zgoda, 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 jeśli jesteś, z kimś masz kosę, to się pogodzicie, jeśli tego chcecie oczywiście, prawda? W każdym razie, dla tych, którzy czują się troszeczkę w ciemności, jeśli chodzi o sytuację, światełko zostanie zapalone, będziecie wiedzieć o co chodzi, także już się nie musisz stresować. Dla tych, którzy, się, y, którzy są znudzeni, już niedługo idzie jakaś zabawa, a z drugiej strony tak. Dla tych, którzy myślą, że stoją na niestabilnym gruncie, stoicie na stabilnym gruncie. Skąd ten pesymizm? O. Ja już wiem! Ty pamiętasz, że jesteś magicznym stworzeniem? Odblokuj wewnętrzną magię, odblokuj siebie, pamiętaj, że jesteś częścią całości i też jesteś całością. Ten świat jest magiczny. To, co się teraz dzieje, to jest tylko chwila. Za chwilę będziesz w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej perspektywie, w zupełnie innej sferze mentalnej, w zupełnie innych uczuciach. Wszystko jest tylko na chwilę. Pantarei Terej, Kwowadis kwenqferitis. <noise> Także Easy Peasy, lemon squeezy, wszystko będzie dobrze. Pamiętaj o tym. Krótka, zwięzła wiadomość dla koziorożca. Krótka, aczkolwiek napakowana treścią. <noise> Koziorożec, 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 a koziorożec majta się jak luźne gacie w kroku. To ja, ja jestem koziorożcem. Majtam się w życiu jak luźne gacie w kroku. Jak widzicie, nie jest mi z tym jakoźle. Dobra. Co znaków zodiaku. waga, wodnik, Baran, lew, strzelec. Że rożec panna byk i rak. Masz wrażenie, że coś, coś, jakaś sytuacja jest niejasna? Takie masz wrażenie? Troszkę masz wrażenie, że nie wiesz, w którą stronę? Troszkę masz wrażenie, że to wszystko nie ma kierunku? Że w sumie to niby wszystko jest dobrze, ale co stoi, co, co, co za tym wszystkim stoi? Bo niby przenieśliście się na spokojniejsze wody. I niby wszystko już jest teraz git. Oboje gdzieś tam. O, już, już, już na związki skoczyła, nie? <grystanie> w każdym razie trzymacie gardę. Troszkę wyszliście pokiereszowani z tego wszystkiego i nie jesteście pewni, dokąd zmierzacie. A po co się tak skupiać na y, negatywach? Ja się pytam. O. Warrior, be fearless and stand strong. Dokładnie. Nie masz się czego bać. Jesteś silnym stworzeniem. Poradzisz sobie ze wszystkim, nigdy nie dostaniesz więcej niż jesteś w stanie unieść. Także bać się nie masz czego. Ale wiesz co, normalnie zagadka, zagadka dla mnie to czytanie. Bądź odważny i szczery. Bądź sobą po prostu. To jest zdrada na całą tą sytuację i ten galimatias, bo niby wszystko jest ok, a z drugiej strony nie. I nie wiadomo. I nie wiadomo jak to ruszyć, jak to ugryźć. Ech. I nie wiadomo. Bądź sobą. Skup się na sobie. Oddychaj. Medytuj. Przejdź się na świeżym powietrzu. I pamiętaj, że jesteś zbudowany do wielkich rzeczy. Także i wszystko jest tylko na chwilę. <grym> Buźki. Szybka wiadomość do wodnika. Szybka wiadomość do wodnika. Do wodnika. Do wodnika. Już tutaj widzę. Woda, rak, ryby, skorpion. Ziemia. koziorożec, pan na byk i ziemia, koziorożec, panna byk. Dowodnika mówię. Hm. Ktoś chce przeprosić, ktoś chce się dogadać, ktoś chce się pogodzić. To jest dla tych, którzy mają z kimś spinę. I tutaj wygląda na to, jakbyście już byli gotowi na to, żeby podjąć jakiś dialog. Obie strony dojrzały, obie strony poszły po rozum do głowy, obie strony zreflektowały sytuację po swojemu. Natomiast mamy tutaj takie małe poczucie, że jak to się mogło stać na pierwszym miejscu? Że dlaczego nas tak potraktowano? Dlaczego, dlaczego mnie postawiono w takim miejscu? I to jest Twoje poczucie odrzucenia, które się w tobie odzywa, bo zostało sprowokowane. Natomiast nie jest to wina bezpośrednio tej strony, jest to po prostu coś, czym ty nasiąknęłaś za dziecka. To jesteśmy my, jako dzieci, którzy nie dostali uwagi, nie dostali miłości, rodzice byli w pracy, rodzice byli zajęci, rodziców nie było, nas wychowywał system. Mówię nas, bo ja też to poczucie odrzucenia w sobie miałam bardzo głęboko rozwinięte, i do dzisiaj z tym. Jakby pracuje i nigdy nie wiesz, tak naprawdę, kiedy ci się to odezwie, co to striggeruje bo masz wrażenie, że niby wszystko. Mm, jak to się mówi? Że niby już to ogarnali, że wiesz dlaczego i wiesz jak. A tu sytuacja i masz takie, że. Łaj, dlaczego mnie odrzucono? Nikt cię nie odrzucił, wszystko jest dobrze, sytuacja jest na dobrych torach. Tak. Dla tych, którzy się zastanawiają, czy coś fajnego przeżyją w najbliższym czasie, mamy tutaj jakieś miłe spotkanko w zanadrzu, jakieś tutaj pląsy towarzyskie. Fajnie, fajnie. Wszystko wygląda dobrze. Generalnie, jeśli chodzi o Twoje takie poczucie, że ktoś cię odrzucił, kochanie, zastanów się yy, przede wszystkim. Nie jesteśmy pępkiem świata, nawet jak bardzo byśmy chcieli, to nie jesteś centrum życia innej osoby. Więc jakby też jeśli już zastanawiasz się nad czymś, to zastanów się, może ta osoba też jest w jakimś miejscu w takim życiu, że nie była w stanie dać Ci żadnej energii, po prostu musiała zająć się sobą. No a że to twa, takie twoje poczucie odrzucenia zostało tym sprowokowane, to miałaś żal dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast no, wyszło co wyszło, życie toczy się dalej. Sprawa jest do załatwienia. Tak naprawdę sprawa jest już załatwiona. Nie masz się czym przejmować. Proszę bardzo, i tutaj jest informacja dla Ciebie, żeby się ruszyć w nowym kierunku. Tu już jest wszystko dan, powiedziałam co miałam powiedzieć, zrobiłam co miałam zrobić. Nie trzymam w sobie żadnych negatywnych rzeczy idę dalej. Idę po prostu dalej, bo życie długie i szerokie. Nie ma co stać w jednym miejscu cały czas, bo jak będziesz cały czas stać w jednym miejscu, staniesz popchnięta albo kopnięta przez życie, a tego nie chcesz. <noise> kto tam był, kto tam nie był, kto tego nie przeżył, powiedz no. Dobra, trzymaj się, pa. Zwięzła wiadomość dla rybek. Rybeniek naszych. Słodziutkich rybek. Dzisiaj byłam na kawę z rybą. Taka słodka ryba. Z rybami jest różnie. Ryby Przechodzą w skrajności. Ryby mogą być magiczne, duchowe i kreatywne i otwarte na wszystkie piękne rzeczy, ale ryba w niskiej wibracji, albo ryba, która nie chce przyjąć tego, że jest yy, magicznym stworzeniem, mm, to już jest. Mm, to już jest inna para kaloszy, co. No, ale ja dzisiaj byłam na kawie z tą super rybą. Mm. <laughs> Także. Pozdrawiam Was wszystkie moje rybeńki. Już, wiadomość, wiadomość, zwięzła wiadomość. Kochanie, Ty jesteś zdeterminowany, żeby zacząć w życiu z kopyta i też od innej strony. Spotkałeś kogoś, kto ma uczucia w Twoją stronę. Spotkałaś kogoś, kto jest z Tobą wyraźnie zainteresowany. Ty o tym wiesz i ta osoba to wie. Trzymają Was rzeczy z przeszłości. One mogą mieć jakieś, jakieś Wasze traumy albo przywiązania. O, przywiązanie do tego, co Ty myślisz, że wiesz na temat swój albo relacji, albo jakiś Hmm. Czegokolwiek po prostu. No, uzależnienie od drugiej osoby. Hmm. Ciekawe. Pamiętaj o tym, że zawsze jesteś, zawsze masz być swoim człowiekiem. Ty masz, mi, ty masz być dla siebie kompasem, ty masz postrzegać świat po swojemu. Nie dawać się manipulować ani kontrolować i też nie zmieniać się po to, żeby się dopasować w jakiś obraz, bo Ty jesteś pięknym człowiekiem, takim jakim jesteś, i Ty masz wspaniałe rzeczy do zaoferowania i dodania. Nie musisz wcale skakać wyżej dupy, żeby ktoś Cię zauważył, bo jak musisz ciągle z kimś gonić i ciągle się wykazywać i ciągle nie wiadomo, jakie rzeczy robić. I don't know. Raczej tam, gdzie jest prawdziwe uczucie i miłość i chęć, żeby to działało i zrozumienie, to jest takie, że okej, okay, poznajmy się, nie dawajmy presji sobie, nie, nie ustawiajmy jakichś nie, nieosiągalnych standardów. Kochanie, jesteś piękna, jesteś charakterna, jesteś inteligentna i ta osoba na to poleciała na pierwszym miejscu, nie musisz się nie musisz się, jak to się mówi, rozmieniać na drobne, żeby cię ktoś zauważył. Bądź sobą. Jak ktoś nie umie tego docenić, to jego strata, natomiast ta osoba chce cię docenić. You are not alone. Właśnie z takiego poczucia, że jest. pamiętaj, że nie jesteś sama, nigdy nie jesteś sama, nigdy, bo czasami ten strach przed samotnością i ta taka obsesja, żeby uciec z niej, gdzie tak naprawdę samotność jest iluzją, bo wszystko i wszyscy jesteśmy połączeni, to my po prostu robimy. Nie, nie chcemy zauważać pewnych czerwonych flag, nie chcemy zauważać pewnych rzeczy. Ta cygół się ślepi, na wszystko biegniemy w miejsce, gdzie nam się wydaje, że już nie będziemy samotni. Nunia, ty nie jesteś samotna. Hmm? Także nie sprzedawaj się za drobne <głyski> buźki.